Hej, ja jestem Aleksandrus, a dzisiaj spróbuję znaleźć odpowiedź na nurtujące nas wszystkich pytanie. Czy będzie zakaz strzelania w Sylwester? Jak już wiadomo, wszystkie miejskie imprezy zostały odwołane. Przynajmniej oszczędzi to trudnego wyboru, który ma miejsce od kilku lat, czyli fajerwerki czy lasery. Wiadomo, że pirotechnika jest tradycją żegnania starego i witania nowego roku od wielu lat i nie możemy pozwolić, aby ją zatracić. Dlatego jeżeli lubisz i popierasz strzelanie Sylwester, koniecznie zostaw łapkę. Pozwoli to pokazać, jak wielu nas jest. A wracając do tematu, czyli Sylwester w czasie pandemii. Oczywiście wszystkie osoby, które mają dostęp do prywatnej posesji, mogą spać spokojnie. Jednak korzystanie z publicznego terenu w tym celu nie jest już takie klarowne, bowiem wszystkie obostrzenia mają na celu ograniczenie zgromadzeń. A Sylwester to nie tylko fajerwerki, ale także domowe imprezy w gronie znajomych, które mogą być ograniczone w zależności od sytuacji epidemicznej w Polsce. Dlatego w przypadku wprowadzenia kwarantanny narodowej oraz stanu wyjątkowego z pewnością pojawi się zakaz przemieszczania się bez ważnego powodu. A więc użycie pirotechniki nie będzie stosowne. W obecnej sytuacji nie powinny być wprowadzane żadne obostrzenia w tej kwestii, gdyż strzelanie na powietrzu nie stanowi dużego zagrożenia. Podsumowując, prawdopodobnie jeżeli sytuacja nie ulegnie pogorszeniu, czyli ilość pozytywnych testów utrzyma się poniżej 27 tysięcy na dobę, będziemy się cieszyć hucznym Sylwestrem. Pozdrawiam oraz zapraszam do dyskusji w komentarzach.